pamiętacie, 16 listopada, we wtorek, Arequipa, trzeci dzień i ostatni. Że dzisiaj nic praktycznie nie nagrywam, cieszymy się tym pięknym miastem, piękną pogodą, a w nocy o 3 punkt wyruszamy dalej. Jedziemy 200 km na północny zachód do miejscowości Cabana Conte. To jest taka miejscowość, to jest punkt wypadowy na szlaki do kanionu Colca. Dokładnie, do najgłębszego kanionu na świecie. Kupiliśmy już sobie bilet na autobus. Zrobiliśmy to w agencji turystycznej, ponieważ okazało się, że jakbyśmy robili to na własną rękę, wyszłoby dokładnie parę soli mniej i byśmy to musieli robić z przesiadkami. A tak po prostu busik podjedzie pod nasz hostel, zabierze nas pod miejsca i jedziemy. Myślę, że tak jak powiedziałem, nie będę już dzisiaj nic nagrywał. Zobaczymy się jutro rano. Może nie dokładnie jeszcze w miejscowości Cabana Conte, ale w miejscowości, do której się jedzie 150 km stąd, do Chibay. Do miejscowości Chibay. Tam jest zawsze przystanek. I tam chyba po drodze jest jakiś pierwszy punkt widokowy na kanion. To do zobaczenia, do jutra. Witajcie w środę, 17 listopada. Jesteśmy już 150 km na północny zachód od Arequipy, w miejscowości Chibas. 6:45, także jechaliśmy ponad 3 godziny. Mieliśmy wyjechać o 3 w nocy, ale podjechał gdzieś tak chyba 15 po, chwilę jeszcze czekaliśmy. Wyjechał 3:30, także ponad 3 godziny jesteśmy już w Chibas. To już jest taka pierwsza miejscowość leżąca nad samym kanionem Colca. Tutaj mamy jedynie przerwę na śniadanko w tej oto knajpie i zaraz jedziemy dalej. Tu prawdopodobnie jeszcze jedziemy do pierwszego takiego najbardziej znanego viewpointu, tak, takiego punktu, z którego można oglądać już kanion, i potem już jedziemy docelowo dalej już do naszej miejscowości. Dobra, to co? Idziemy na śniadanko. Powiem wam, że pizga. Pokazuje mi teraz około 4 stopni. Już mamy kawkę. Zamówiłeś z Chemexa czy z Aeropressu? Słuchajcie, wjeżdżając sobie tego parku narodowego jest opłata. Jest tak, dla Peruwiańczyków 25, dla wszelakich Latynosów 40, a dla gringo 70. Powiedziałem, że mam latynoską duszę, ale nie pomogło. Musiałem zapłacić 70. Zatrzymaliśmy się na pierwszym tarasie, punkcie widokowym, żeby pooglądać tarasy tutaj na zboczach tego kanionu. Tu jeszcze kanion nie robi takiego wielkiego wrażenia, zobaczcie, nie jest ani głęboki, ani stromy. A tu w dole Rio Colca. A tu proszę, można sobie zrobić zdjęcie z lamą. Okay.
Dojechaliśmy teraz do najbardziej znanego punktu widokowego, takiego turystycznego tutaj. Cruz de Condor. A dlaczego Cruz de Condor? Bo jest krzyż i latają w dole kondory. A się przekonamy, czy upolujemy jakiegoś. Jesteśmy w miejscu, gdzie ten kanion ma około kilometra głębokości i wygląda po prostu nieziemsko. Nie wyobrażam sobie, jak może wyglądać ten kanion w swoim najgłębszym miejscu, gdzie ma 4160 metrów głębokości. Nieprawdopodobne. Słuchajcie, stąd tak próbuję, no jest dno, widać dno, ale po prostu stąd rzeka już tak jest mała, że jej praktycznie jej nie widzę. No potęga, powiem wam, ale jestem zdruzgotany, bo nie ma kondorów. Kurczę, no gdzie one się podziały? A ponoć robią niesamowite wrażenie, słuchajcie, mają ponad 3 metry rozpiętości skrzydeł. I jeszcze jedna niesamowita sprawa, zupełnie bym o tym zapomniał. Widzicie ten taki stożkowaty szczyt tam? To jest szczyt Kuewisza. I z drugiej strony tego szczytu bierze swój początek Amazonka. Dokładnie tak, z tamtej strony zaczyna swój bieg rzeka Apacheta, która jest uznawana za najdalszy dopływ Amazonki. Także słuchajcie, mamy najgłębszy kanion na świecie i zaraz tam źródło najdłuższej rzeki na świecie. A tak jak wspominałem, się załapaliśmy na transport razem z organizowaną taką wycieczką. Także oni tutaj zostają dłużej, a my teraz wracamy do autobusiku i naszą dwójkę kierowca zabiera do naszej miejscowy, do, ciężka nazwa, Cabana Conte. Dokładnie. Także idziemy. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś tutaj może po drodze już sami sobie przyjedziemy. Bo prawdopodobnie kondory tutaj chyba tylko można zobaczyć. A niestety dzisiaj nie widać. A to jest ich pora, bo one tutaj latają między 7 a 10 rano. Bo są jakieś ponoć wtedy dobre prądy wznoszące. Ale widok, ja pierdzielę. Nie widać. No, ciężko zobaczyć dno. Dobra, wsiadamy do naszego busika i jedziemy. Witajcie w Cabana Conte. Ale pięknie, zobaczcie. Ale klasyka. Ślicznie, już czuję, że będzie mi się tu podobać. Powiem wam, że duże miasta, jakie by nie były ładne, to męczą. Coś czuję, że tu się chyba dużo nie zmieniło przez kilkadziesiąt lat. O. Nasz hotelik wygląda na nowoczesny. No, tu się chyba zmieniło jednak od kilkudziesięciu lat. Słuchajcie, na 8 gości sprawdziliśmy teraz w księdze. Jesteśmy 3 Polakami tutaj. No. Yeah.
Peru jest popularne wśród naszych rodaków. Dobra, robimy research. Pokoiku. No. Aligancko. Ja myślałem, że będziemy mieszkać w jakimś bungalowie. Na gołej ziemi spać. Nie? Przy kanionie Kolka. A tutaj zobaczcie, jakie wygody. Zobaczymy, jaki internet jest. Podobno bardzo dobry. Bo powiem wam, że przez dwa dni nie udało mi się wysłać filmu z Arequipy. To nie to, że byłem leniwy, nie chciało mi się, ale po prostu nie dało rady. Był tak nędzny internet, ale widok. A co tu jest? Wow, mamy tarasik. Piknie. Ale popatrzcie na to, bajka. Pięknie. A, mamy flagę. Mamy flagę. A, to chyba, zobaczcie, jakaś pewnie katedra, kościół i pewnie tu zaraz jest główny plac. Dobra, no co, zabieramy was w miasto. Właśnie spotkaliśmy w hotelu parkę Polaków. Zaczynają tutaj, są już długo, są 5 albo 6 tygodni tutaj w Peru, także obskoczyli tu wszystkie atrakcje. Teraz lecą do Ekwadoru. Także fajnie. O, już mamy pierwsze osiołki. Ej, no to konie, o Jezus, sorry. Buenas. To koniki takie małe, że wziąłem je za osły. Albo okulary muszę wyczyścić, albo faktycznie już jestem takim mieszczuchem, jak wtedy z tym bykiem było, to... Tak, to teraz z koniami. Dobra, szukam... A, tu jest kościółek, który pewnie gdzieś tu jest centrum. O, robi się ciepło. Słuchajcie, jesteśmy na 3300 nad poziomem morza. Także zaczyna grzać, a przyjdzie 17-18, czy będzie się ubierać. A w nocy zapowiadają 5 stopni tylko. Dobra, a jakie plany? Najpierw znaleźć coś do jedzenia. Dzisiaj pokręcimy się tutaj po miasteczku, po okolicy. A od jutra zaczynamy ostre trekkingi. Nie ma, że boli. Tutaj jest gdzie chodzić, naprawdę. Jesteśmy na głównym placu. Jest rzeźba kondora. Tu zrobię zdjęcie, jakbyśmy mieli już nie zobaczyć tych pięknych ptaków. Tutaj kościół. Tu widzę, trwa ostry remont. Cała tutaj powierzchnia, cała ta droga jest zdarta naokoło. Będą pewnie kładli jakąś nową nawierzchnię. Także wygląda to trochę teraz jak po wojnie. Dobra, co? Szukamy knajpki. Znaleźliśmy coś a la restaurację. Zamówiliśmy jedzonko. Hola, ¿qué tal? Bueno? O. Hola. A, bere. Skip.
Es un pita. Na pierwsze wszedł rosołek. Standardowo, tradycyjnie, z makaronikiem, z kawałkiem kurczaka. Dobry, rosołek zawsze jest dobry. A na drugie, proszę bardzo, mamy ryż z warzywami i kotlecik z tuńczyka. Smacznego. Za obiadek po piątaku od łebka. Nic wyszukanego, proste, ale najedliśmy się. Idziemy na downtown. No, ta rozpierducha to może być wynikiem jakichś kataklizmów. Tu trzęsień ziemi nie brakuje. Takiego pastwiska to jeszcze nie widziałem, zobaczcie. Cześć krasula. Czy to byk? Wiecie, ja to mam problemy z rozróżnianiem. To chyba byczki. Łomatko. A co wy tu jecie? A te po kukurydzach. No, widzieliście kiedyś takie pastwisko? Ale zobaczcie, z jakim widokiem mają jedzonko. Pięknie. Tak, tak. Tak. Ale to wygląda. O, Beata się już zaprzyjaźnia. Ale przyjacielskie. Ło. Cześć. Ej. Tak. Też? Ej. Cześć, osiołek. Cześć, osiołek. Ujoki, buchaty. No, będziecie na YouTubku. Wszędzie te ścieżynki prowadzą, zobaczcie, na pastwiska. Tam były byki, tam osły. O, tutaj widzę krówki. Ale tam to wygląda pięknie. Zobaczcie, jakie pola. Czy, no, wszystko tarasy. Bydło wysokogórskie. Proszę bardzo. No, proszę bardzo. No puede perderse. Igualito cuando hubo sanciones, te conté de que su DNI de la Jimena se perdió. No ha habido manito en la mañana para. Można? Można. Pewnie już zdążyliście zauważyć, albo na pewno już zauważycie. Tutaj kobiety noszą takie kapelutki. Niektóre mają na przykład z przodu rondo skierowane do dołu, niektóre mają do góry. Z tyłu też, tam nie zauważyłem, ale kiedyś oznaczało to, jeżeli było rondo do góry, że jestem do wzięcia. A na dół, że już jestem zajęta. Teraz ponoć już nie zwraca się na to uwagi. Teraz to już głównie chodzi o modę. Zeszliśmy tą ścieżynką tutaj z góry, z tych pastwisk do wyschniętego koryta rzeki. A tutaj już się zaczynają, zobaczcie, tarasy. Raz zobaczymy, co tu uprawiają. Nic nie powiedziałem o Cabana Conte.
ale nie ma za bardzo o czym mówić. Dane mówią o 3000 mieszkańców i tylko tyle, że jest to punkt taki wypadowy tutaj na trekkingi do Kanionu Kolka. Sprawdzam, jaka jest wysokość tych tarasów. No słuchajcie. Ja mam 1,80 m. No tak 1,5 m. No mają. Tu widzę, jest zasadzona kukurydza. Z tego, co tam babka opowiadała, to głównie tu się uprawia na kukurydzę i to jest po prostu kilkanaście chyba odmian, wszystkie kolorotęczy. Potem była quinoa. Co tam jeszcze była? Maka to jest? No, nie wiem, to jest też jakieś zboże. Jest to ten siete siriasz, kurde, no nie będę teraz. Zakręciłem się, ale no mówiła o 4-5 uprawach. Ale głównie to jest kukurydza, których jest tutaj w cholerę. Widzieliście, pokazywałem tam czarną, ale jest od białej, praktycznie jest biała, czerwona, żółta, pomarańczowa, brązowa, fioletowa. Wszystkie kolory świata. No i ta właśnie quinoa. I tam jeszcze jakieś, których po prostu nawet nie wiemy za bardzo, jak to wygląda. Dobra, kukurydzę poznaję. To... nie mam zielonego pojęcia. Jak bób albo groszek. Cebulka. Sałata nawet jest. Jakaś sałata. Tutaj. Diabli wiedzą, co to jest. Coś fasolowatego pewnie. Kurczę. No słaby jestem z upraw. Słodki groszek. Słaby jestem z upraw. Zobaczcie, wszystkie tarasy obudowane tutaj kamieniami, otoczakami. Już dalej nie będziemy nikomu wchodzić w szkodę. To taki chyba największy obiekt w okolicy. Ale tak nie wiem, czy jest czynny, czy nie. Nie za bardzo. Sprawdzimy, czy jest otwarty. Ktoś tu chyba urzęduje, bo jest tutaj pies pilnujący, zaznaczył swój teren. O Boże, jakiś ty śmieszny. Ale nie wygląda, jakby tu byli goście. Tu mamy punkt widokowy na miasto. A nie, zobaczcie, tam na wzgórzu jest jakaś taka kapliczka i tam pewnie będzie ładny widok. O. Musimy znaleźć drogę. Kóz jeszcze nie było. O, jaki ursusik elegancki. Proszę bardzo. Dobra, a my tam wchodzimy na górę. No i proszę, mamy następnego. Z malutkimi. Ojacie. To dzisiaj taki odcinek bardziej chyba z kamerą wśród zwierząt. Nie? No już prawie jesteśmy. No chyba składają dary w formie napojów wyskokowych. No i calutkie cabana conde przed nami. Ale zobaczcie tam jakie drogi. Nieźle. No.
Witam. Ja pierdolę, zobaczcie, tam wygląda. I to chyba jest jakaś miejscowość na tym zboczu. No chyba tak. Graficiarze nawet nie oszczędzili kościoła, zobaczcie. Pewnie jacyś sataniści. Spojrzyjcie tam na dole. Ten okrąg to jest arena do walk byków. Nieźle. Ciekawe, czy to jest jakaś może nie świeża sprawa, ale czy na przykład ileś lat temu, 10-20 tam się odbywały walki byków. Myślicie, że napijemy się tutaj jakiejś dobrej kawy? Oby jakakolwiek była. Gdzie jak gdzie, ale w rynku musi być jakaś kawiarnia. No, znaleźliśmy piękną restauracyjkę. Podali nam elegancką kawę z proszku. Ale bardziej nas zainteresowało tutaj menu. Zobaczcie, pierwsza pozycja. Cuy chactado. A cuy to jest świnka morska. Tylko nie wiemy, co to jest chactado. Będziemy musieli się zapytać, w jaki sposób jest przyrządzana. W sumie spodziewałem się, że w Peru szybciej znajdziemy świnkę morską, nie? A my więcej widzieliśmy w Ekwadorze. Ponoć właśnie z tego, co teraz Bata powiedziała, ponoć w okolicach Cusco. To jest takie zagłębie. Ale tutaj dopiero pierwszy raz zobaczyliśmy. Kawka wypita. Pytaliśmy się, do której te knajpki są czynne. To nie. Wszystkie knajpy to są po prostu przydomowe, także kiedy chcemy, możemy przyjść, po prostu ugotują nam, co mają akurat. Nie ma problemu. Tu psy są czasem aż zbyt przyjacielskie. Tak, tak, pozwolić, potem koniec już. No. Dobra. Godzina 17:15. Idziemy sobie tutaj na taki punkt widokowy, zobaczyć, jak wygląda zachód słońca. Kurde, następny film chyba się skończy zachodem słońca. Bata już się wkurzyła. O Boże. Tu przechodzimy koło tej areny walki byków. Ciekawe, jak to wygląda. No, jest Plaza de Toros La Trinchero. Ciekawe, czy jeszcze jakieś byki tam trzymają. Ty słuchajcie, tam normalnie trzymają byki. Patrzcie. Zapytam o nas w hotelu. No, tutaj jest, zobaczcie, następna zagroda. No trochę by to było, powiem szczerze, niefajne. To była ta zagroda dla byków. A tutaj je wpuszczali na arenę. Nigdy nie byłem w takim miejscu. Tu patrzcie, trybuny. No, jak byk. Jak byk. Wygląda chyba jak jakieś
cele, gdzie toreadorzy ćwiczyli celność. Nie no, już na pewno to się nie odbywa. A bata lata za psem. Walka, o jest, walka z psem. Kiedyś były walki byków, a teraz walka z psem. No i słuchaj, następny mirador. Zobaczcie, taki sam krzyż. Zobaczymy, czy są jakieś dary. Nie ma, tylko kwiatki są w butelce po Inca Coli. Dobra, żegnamy się z wami tym widokiem Beaty z piesem. Tak. Trzymajcie się. Do widzenia. Pies? Ej. Nie, wraca się. Dobra, na razie, trzymajcie się. Pa.